Kolejna moja inicjatywa, tym razem skierowana w stronę przedsiębiorców. Sam jestem przedsiębiorcą ponad połowę mojego życia. Znam wiele bolączek, które nas dotykają dnia codziennego, natomiast większość z nich jest systemowym problemem, nie lokalnym. Natomiast podczas spotkań z różnymi przedsiębiorcami, prowadzonych rozmów z nimi, odkryłem również też takie, które można rozwiązać na poziomie samorządu. Jedną z takich właśnie inicjatyw, które chcę w przyszłej kadencji Rady Miasta rozpocząć, to jest powołanie rzecznika przedsiębiorców. Coś takiego w Opolu nigdy nie miało miejsca, natomiast bardzo by ułatwiło życie lokalnym przedsiębiorcom. Coś, co byłoby takim łącznikiem pomiędzy Urzędem Miasta i podległymi jednostkami, a przedsiębiorcami. Takim najprostszym przykładem właśnie ze środowiska restauratorów to wyszło, jak oni nie mają czasu na śledzenie różnego rodzaju informacji, co się w Opolu będzie działo, czy w zasięgu ich przedsiębiorstw. I wyszli z taką inicjatywą, żeby właśnie była osoba, koordynator, który by informował na temat eventów, koncertów lub innych przedsięwzięć organizowanych przez miasto, na przykład w rynku, tak, to było dotyczyło przedsiębiorców w rynku. Taka osoba by informowała restauratorów z miasta, z centrum, że ratusz planuje cokolwiek bardzo takiego wymagającego w centrum miasta. Taki przedsiębiorca, restaurator w odpowiednim czasie mógłby zaopatrzyć swój lokal w towar, czy też odpowiednią liczbę personelu zabezpieczyć. Wiele razy właśnie miało takie miejsce, gdzie no, nie było odpowiedniej liczby pracowników i restaurator miał problemy. Drugim takim przykładem, którym też widać było na przełomie lat, to jest na przykład działania Miejskiego Zarządu Dróg. Miasto przeprowadza wiele inwestycji, wiele remontów w mieście, co każdy widzi. Natomiast często dotykają one też przedsiębiorców i taki koordynator mógłby informować przedsiębiorców po zasięgnięciu opinii właśnie ze strony MZD, że będzie planowana w jego okolicy, w zasięgu jego działalności jakaś inwestycja, czy to remont, czy też cokolwiek innego, oczywiście nie takiego niespodziewanego. I przedsiębiorca będzie miał czas na przygotowanie się do tego, czy też pod kątem logistycznym lub też innym poinformowania swoich klientów o objeździe, o dojeździe lub nowych miejscach parkingowych. Jeżeli chodzi o system komunikowania się, to jest i zakres działalności tego rzecznika. Jest to kwestia, która powinna być w szerszym gronie omówiona właśnie pomiędzy ratuszem a przedsiębiorcami, co oni oczekują, w jaki sposób miałoby się to odbywać, komunikacja między nimi, bo nie jest to realne oczywiście, że taki rzecznik będzie do każdego przedsiębiorcy indywidualnie wydzwaniał i informował go o pewnych rzeczach. Mam tutaj na myśli stworzenie takiej platformy, na przykład zwykłego WhatsAppa do użytku, gdzie przedsiębiorcy wskazywaliby osobę, która byłaby ich przedstawicielem w takiej grupie i tam rzecznik by informował, że w tym i w tym dniu o tej godzinie będzie planowany remont, inwestycja lub jakikolwiek event, który pomoże, ta informacja pomoże tym przedsiębiorcom w przygotowaniu się do lepszego zagospodarowania swojego przedsiębiorstwa.